Mamy dzisiejszą niedzielę poprzez uczestnictwo w Eucharystii przychodzimy dziękować Bogu za wszystkie łaski, jakimi obdarzył nas w ostatnim czasie i prosić Bogu o błogosławieństwo na ten nadchodzący tydzień. Bóg pragnie ofiarować nam bezcenny dar swojego Syna Jezusa Chrystusa, przez którego mękę, śmierć i zmartwychwstanie możemy dostąpić własnym zbawieniem. Przeżyjmy dzisiejszą Eucharystię w skupieniu, by czerpać ze źródła miłości, którym jest sam Bóg. Bardzo Was serdecznie wszystkich witam na tej Eucharystii. Ta dzisiejsza Eucharystia ma szczególną też swoją oprawę, dlatego że w naszym Kościele, w naszej świątyni dzisiaj też jest wielu znamienitych gości. Zawsze można powitania księdza Tadeusza, księdza Zalewskiego, który jest znany w Polsce między innymi z tego, że promuje czy przypomina nam wszystkim o naszych braciach, którzy zginęli na tych terenach.
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chrystus objawia się w swoim Słowie. Słuchajcie, dzisiejsze Słowo Boże, które Bóg kieruje do każdego z nas. Prosimy Go, bo obdarzył nas darami mądrości i roztropności, i abyśmy potrafili wykorzystać te dary w naszej codzienności. Chcemy być zawsze gotowi na spotkanie z Chrystusem. Czytanie z Księgi Mądrości. Mądrość jest wspaniała i niewiernie. Ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują. Ci ją znajdą, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną. Pierw zajmą się im poznać. Kto dla niej stanie w świcie, ten się nie natrudzi. Znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać to szczyt roztropności, a kto z jej powodu myśli, wnet się rozpozbędzie. Sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni. Objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom. Oto Słowo Boże. Gracias.
wyrwani w powietrze, na pokłoni na przeciw Pana i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Oto słowo Boże. Myślimy, co one miały przy sobie przede wszystkim i na kogo czekały.
czyli one były w takiej postawie gotowości, czujności. Bo właśnie orzeki był na tego Pana Budę. I słuchajcie, to jest też jakieś przesłanie dla nas. Pod tym Panem Młodym, na którego każdy z nas ma oczekiwać, jest Pan Jezus, który nas kiedyś zaprosi do nieba. Prawda? I słuchajcie, tak samo dzisiejsza święta, którą chciałbym, abyśmy chociaż troszeczkę poznali, a jest to Maria Goret. Ona miała 11 lat, kiedy właśnie Pan Jezus w taki przedziwny sposób, po trudnych doświadczeniach, zaprosił ją właśnie do nieba. To była dziewczynka, która już była troszeczkę młodsza od nas, to jej tata niestety umarł, została sama z mamą. I mama ją wychowywała. Skoro mama wychowywała, to ta mała Marysia, bo tak ją trzeba określić, pocieszała mamę. Mama została sama, to jej było smutno, że nie ma Tatusia obok niej, nie? I właśnie Marysia, taka mała, ona miała w sobie coś takiego, że po pierwsze, bardzo dużo się modliła, a mamę potrafiła pocieszyć. I to jest też właśnie jakieś zadanie dla nas w tej drodze do świętości i w przygodzie z tymi świętymi, których co tydzień poznajemy i odkrywamy. Żebyśmy umieli przede wszystkim kogoś smutnego, kogoś to płacze, żebyśmy umieli pocieszyć. W jaki sposób możemy pocieszyć drugiego człowieka? Kto ma jakąś propozycję? Super. Mówię, że go kochamy. W jaki sposób jeszcze możemy pocieszyć drugiego człowieka? Może dziewczyny coś wymyślą. Dziewczyny bardziej takie uczuciowe. No. W jaki sposób byś pocieszyła koleżankę na przykład? Tak, ze słodkiego. Może ze słodkiego. W jaki jest ten sposób? Myślimy, myślimy. Można w czymś pomóc, jak ktoś ma problem, jest smutny, to można ten problem pomóc rozwiązać. To też jest jakaś forma pocieszenia. Albo jakaś inna, jak mama widzi, że jesteście smutni, albo tata, albo że łzy lecą, to co robi zwykle? Przytulając. Super. Właśnie, jak ktoś jest smutny, to można go też przytulić. Żeby mu się zrobiło tak cieplutko na sercu. Tak jak zapewne zrobiło się właśnie mamie Marii Goret. I to jest takie zadanie dla was na ten tydzień, abyście, jakkolwiek zobaczycie smutnego, to żebyście go potrafili pocieszyć. Dobrze? To będzie w waszym życiu właśnie, będziecie wtedy takimi panami roztropnymi, mądrymi. To zapraszam was to na wasze miejsca, a ja jeszcze parę słów do rodziców. Zapraszam do wszystkich dorosłych, tych, którzy są tu zgromadzeni. Moi drodzy, właśnie to, co dzisiaj w Ewangelii nas towarzyszy, to te dwie grupy osób, panny rozstrąbne i nierozsądne. I pomimo tego, że Ewangelia taki przekaz dotyczący teraźniejszości, to wcale tak nie jest. Bo pomimo tego, że mówi o uczcie, to wprowadza w nas taki stan zadumy. Dlaczego? Bo ta przypowieść, która opowiadał nam Jezus, ona się odnosi do wieczności. I te panny nierozsądne w dzisiejszej Ewangelii przedstawiają taką grupę osób, które w swoim życiu, podejściu do śmierci, czy do wieczności, wykazują się taką lekką myślnością. To są osoby, które no, wierzą w życie wieczne w jakiejś formie, ale tak naprawdę nie biorą odpowiedzialności za swoje życie. Przechodzą je właśnie tak jak powiedziałem, lekko myśli. Dla nich, bardzo często dla tej grupy osób, podejście do wiary, do Kościoła, do Eucharystii, do sakramentu, to jest w
godzinę swojego życia. Są one im potrzebne. I mamy drugą grupę osób. Panny mądre albo roztropne. Niewątpliwie my dzisiaj, tutaj znajdujący się na tej Eucharystii, możemy się określić takimi pannami mądrymi czy roztropnymi. Dlaczego? Bo zależy nam w jakiś sposób każdy wieczny. Właśnie, niedzielna Eucharystia, praktykowanie krótkiej, ale trwałej modlitwy. To jest też jakaś troska nasza, nasze życie wieczne. Kolejny element, lektura Pisma Świętego. Uczynki miłosierdzia wobec drugiego człowieka, realizowanie przekazania miłości. To są te elementy w naszym życiu, które będą sprawiały, że jak te panny roztropne czy mądre, będziemy nieustannie tej oliwy do tej lampy dolewać. I ten płomień, który będzie nam wskazywał Chrystusa i niebo, on będzie płonął. Bo spójrzmy, moi drodzy, że doskonale każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, doskonale zna datę swoich narodzin. Ale nikt z nas nie zna daty narodzin do życia wiecznego. Dlatego ostatnie słowa, które padają w dzisiejszej Ewangelii, słuchajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. I takiej postawy czujności i gotowości uczmy się od tych panien roztropnych w dzisiejszej Ewangelii. Byśmy właśnie zaopatrzeni sakramentami, pojednani z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem, byśmy odbiorąc odpowiedzialność za swoje życie, swoje zbawienie, kiedyś w wieczności mogli spotkać się z Bogiem. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony.
przyjął ich dobro na zbawionych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych Annę i Stanisława Mastalery oraz za Jana Lisa, aby dostąpili zbawienia i mogli cieszyć się wiecznym szczęściem w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze byli przygotowani na spotkanie z Panem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ty jesteś prawdziwą mądrością. Podasz swój lud łaskawy, o które z ufnością prosi. Przez Chrystusa Pana naszego. W procesji z darami niesiemy do ołtarza dary chleba i wina, które mocą Ducha Świętego staną się ciałem i krwią naszego Pana i Zbawiciela. Razem z tymi darami zanieśmy wszystkie nasze podziękowania na Bożu oraz wszystkie intencje, którymi przyszliśmy na ten moment. Thank you.
Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć się dalej mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na rękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Thank you.
żebyśmy zawsze byli pokrzepni i bezpieczni przed Jego zamęty. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Istotnie jest Twoją wolą, napełnienie